Witam, witam, dzień dobry, niech nas na śniadanie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest Kingdom New Lands. Jesteśmy obecnie na finalnej wyspie, na ostatecznej wyspie. Wyspa Czaszki. Praktycznie najbardziej piekielne miejsce na Ziemi. Jeżeli nie uda się nam zbudować szybko potężnego imperium, no zostaniemy po prostu wgnieceni w podłogę i tyle z nas będzie. Nasi rycerze są osłabieni, ale nie wydaje mi się, że dawanie im dużej ilości kasy coś zmieni, więc po prostu zaczniemy kosić drzewa. Dobra, dokąd mnie ty prowadzisz, człowieku? Najedz się. Tak, dobra, ty mnie tutaj prowadzisz, trzeba to walić cię. Trzeba wygolić te miejsca w pień. Czym prędzej. I zrobić sobie podwaliny pod dużą obronę. Należałoby upolować te kilka łań. Czy saren, czy cokolwiek to jest. Dobra, nie będę się wychylał poza portal na obecną chwilę. Wycofamy się już. No i tak już zapada noc, a wycinka drzew nam na pewno pomoże. Budowniczych mamy dużo. Potrzebny nam jeszcze jeden. A zróbmy sobie. I jeden łucznik. To już zabudujmy, skoro mamy kasę. Jest na tej wyspie pewna rzecz, która nam może zakończyć robotę o wiele szybciej, niż byśmy chcieli. Dlatego musimy być ostrożni. Nie tracić kasy na byle co. Wszyscy, którzy... Dobra. Teraz jest nasz czas. Na zgromadzenie jakiejś pokaźnej liczby. Ludzi, na przykład. I na zwiedzanie. Póki fale są małe i mamy jak trochę popolować. Bo potem już... Mam. Dobra. Najedz się. To jest... Tak, to jest to, co nas może wykończyć, jeżeli nie będziemy uważać. Tutaj widzę posągi. I obóz. Zwerbujemy tych ludzi.
I zabierzemy się z tego miejsca. Czym prędzej. W nadziei, że ci ludzie przejdą do nas zanim zostaną złapani. Z tego co czytałem, mamy 50 dni na odniesienie zwycięstwa. Ale chyba warunkiem zwycięstwa nie jest zdobycie statku, tylko pokonanie po prostu wszystkich portali, nie? Jeszcze nie wiem, w jaki sposób to ma dokładnie działać. Dobra, zabieramy się stąd. Nie wyprodukowało to żadnych wrogów. Wyprodukowało. Całe szczęście niedźwiedź jest dość szybki, więc nie muszę koniecznie się z nim naparzać. Proszę bardzo. Już zaczyna się generacja kasy. Postawimy sobie to. Rozbudujemy tutaj mur. Przede wszystkim. Tu by się przydało wyburzyć drzewo. No, liczę na to, że atak z tej strony nie nastąpi. Nastąpi. Będę musiał chronić moich robotników. Chyba, że się pośpieszą i wycofają. Nie. Nie ma szans, że zdążą. Albo są. Kto wie. No i obroniłem go. Niech zbudują. Bo bez tego nie damy rady. Trzeba naprawdę się śpieszyć. O ile to możliwe, wyburzyć las. Popolować trochę. To na pewno nam się przyda. Portal jest na razie zamknięty, więc możemy sobie pozwolić. Ani bez ludzi, ani bez pieniędzy nie damy rady, więc trzeba. Nakarm się. I cofamy. Cofamy z tego miejsca jak najdalej. No. Dobra. W takim razie wybudujecie tutaj też linię obrony jakąś. Chociaż może nie powinienem. Dobra. Jak już jest, to niech będzie. Mam wrażenie dziwne, że oni do nas nie dotrą. A może to tylko ja?
O! Idą. No dobra. Cofam. Co nie zmienia faktu, że się przyda nam więcej. Więcej ludzi. I przede wszystkim mniej portali. Na drodze. Trzeba łuczników znowu załatwić. To na pewno. Silniejsza linia obrony. No oczywiście musimy się zmieścić w limicie czasowym. Który zapewne nie jest zbyt duży. Chociaż możemy go sobie zwiększyć. Chyba 50 dni. W sumie nie 50, a 49. Bo 50 dnia przegramy bez dodania niczego. Bez dodania czegoś. Proszę bardzo, skoszenie jak trzeba. Może tu też powinien skosić las? Problemy się zaczną dopiero jak... No właśnie, tutaj nie ma tego... muru. A kij z tym. Wykosimy to. Może coś... A nie, tu jest mur. To dobrze. Im więcej murów, za które można się wycofać, tym lepiej. I to się liczy. Jeżeli wybudujemy dość silne, że tak powiem, królestwo, to jakoś wytrzymamy tu. Dzięki. To na pewno trzeba. Tu niech będzie mocniejszy mur, bo tu jest wieża obronna. Tobie damy kasy. Znowu, tu jest wieża, więc trzeba wybudować obronę. A kasa nam sama leci do kieszeni. Wydaje mi się, że można to ulepszyć, żeby mógł strzelać lepiej gość. Bo chyba jak są te wyższe wieże, to łatwiej im trafiać. W sumie tu też mur powinien być mocniejszy, ale już nie będę teraz ulepszał, bo już noc nadciąga. Następna idealna linia obrony jest na pewno za tym portalem, więc... No w sumie takiego wyboru to ja za bardzo tu nie mam.
Już poczekamy, aż nastanie dzień. Te idą atakować, jak zwykle. Proszę bardzo. Obudowujemy. Wiemy przede wszystkim, że wioska jest po prawej stronie. Więc ja przez to rozumiem, że powinienem wysłać atak w tym kierunku i się jak najszybciej pozbyć tego pierwszego portalu, żeby dać naszym ludziom szansę. Być może się uda nam jeszcze posłać dwóch do naszej wioski. Ale przyznam jedno, to na pewno będzie ciężkie. Bo działamy na limicie czasu. Aj, już nie trzasnę tego. Tu jest dobra linia obrony. Mógłbym ją postawić. No cóż, zawsze kasa. Teraz tak. Teraz muszę działać przede wszystkim szybko. Nie wiem, od czego to jest pomnik. O, łucznicy! Tak, trzeba ich ulepszyć. Trzeba ich ulepszać, ile wlezie. Łucznicy to życie. Mury w sumie też by się przydało ulepszyć, ale... No, ale nie wiadomo, ile kasy nie mamy, nie? Z drugiej strony, jak dam to ulepszenie, no to... O, zniszczyli. Dobra, nie spodziewałem się, że to aż tak szybko pójdzie. Aj. Dobra, uciekajmy. No i mnie zniszczą. Najedz się. Proszę bardzo. Portal nam na razie nie jest potrzebny. Najważniejsze, co to mieć kasę. To jest pytanie, z której strony nadejdzie kontra. Wow. Dobra, już się cofnę. Proszę bardzo. Nie było tak trudno, co?
Mamy robotników? Wiem, że nie mamy łuczników. No i nie wiem. No dobra, jeden młotek. A ty nam tutaj kasę nałapiesz? Budujemy. No szkoda trochę, że tak mało ludzi, ale co zrobimy, nie? Następne kontrataki nas na pewno pokonają, jeżeli nie będziemy działać szybciej. Więc musimy się postarać. Mamy dwóch. Dwóch robotników. Trzeci. Czwartego nie ma. Dobra. To wyjaśnia sprawę. Straciliśmy w takim razie dwóch robotników. W jakiś sposób. Bo ja odnowiłem potem jednego. No trudno. Niech będzie i tak. W sumie nie wiem, czy katapulty budować, czy nie. Jakby nie patrzeć, to one powodują potem straty. Nie, tu nie. To dowodzi, że po prostu muszę nadzorować wszystkie kontrataki. Bo inaczej nie damy rady. Nie. Tu nie. Tu zbudujcie mocniejszy mur. Rozumiem, że jest krwawy księżyc. Teraz pytanie, z której strony? Z tej. No i dobra. To jest krwawy księżyc? To chyba nie ta strona. No dobra, kontrataki po prostu są mocne i tyle. Budujmy, budujmy. Ile można? Nasze linie trzeba jak najbardziej wzmocnić. Nie ukrywam, że przydałby się nam portal do tej wioski. Po ile portali było na każdej stronie? Nawet nie wiem. A chyba się nie da tak łatwo wszystkich wykończyć, więc...
Dobra. Chcę portal. Ludzi trzeba zdobywać. Podejrzewam, że te wioski są bardzo daleko. Zwłaszcza po drugiej stronie. Tutaj jest całkiem blisko. Teleportuję się już tam następnego dnia. Rycerzy nie mam co werbować chyba, bo nie będę miał z czego kasy potem zdobywać, jak będę miał ich więcej. Będę musiał sam wszystko robić, a to no to już nie będzie mi na rękę. No sami zobaczcie, no ci łucznicy mi produkują kasę jak wlezie. Dobrze, nastaje następna noc. A my no cóż, nie wszędzie mamy mocne mury. Przydałoby się. Bierz pieniądze. Wpłacaj je. No gdzie? Gdzie uciekasz? Jeszcze ci nie dałem wszystkiego. A, walić cię. Tu mur jest słabszy. Trzeba go wzmocnić. A tak zapewne nadejdzie... Dobra, co ja wyprawiam? Ja nie powinienem tu być. Ja powinienem się szykować na kolejną wyprawę po ludzi. Ten krwawy księżyc mocny nie był wcześniej. O kurde, co tu się stało? Podejrzewam, że straciliśmy robotnika. A może to tylko ja? Jeden. Dwa. Trzech nie ma. Tak, straciliśmy robotnika. Idzie kasa. Chyba jest jeszcze jedna rzecz, która nie działa w trakcie tej na wyspie czaszki. I to jest to, że po krwawym księżycu nie ma przerwy żadnej. O! Idźcie. Chciałbym tu mieć portal, ale podejrzewam, że moi robotnicy nie dobiegną. Kurde. Szkoda, że nie mogę portalu zaatakować. Spieszcie się, spieszcie. Ja nie będę was
O kurde, fala nocna. Kurde. Macie monety. O kurde, dobra, nie będę ryzykował. Dobra, walić tego gościa. Jeszcze nie chcę stracić tej rozgrywki. Trudno. Wrócimy tu następnego dnia. W nadziei, że się uda nam odzyskać tych gości. Przyznam, że głupio trochę zrobiłem, bo straciłem kasę. A kasę łatwo mogę odzyskać. Dobra, myślę, że to będzie tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? No i do następnego razu. Mam nadzieję, że pokonamy tą wyspę czaszki. Cześć!